Cześć Wam. Tak, dzisiaj sobie pomyślałem o tym, że tak warto byłoby się zastanowić nad tym, co znaczą, o co chodzi z tymi wibracjami i podnoszeniem wibracji. Podnoszeniem tej swojej częstotliwości i funkcjonowania. Oczywiście można się źle na ten temat naczytać, jak podnosić wibracje i tak dalej, ale chciałem powiedzieć, podzielić się tym, co sam doświadczyłem w kontekście swoich doświadczeń związanych z dietą praniczną. Jak reaguje moje ciało, jak gdzieś tam odbieram to podnoszeniem wibracji. Przede wszystkim, co jest najważniejsze dla mnie taką bazą, to jest to, że chcąc ten temat jakoś ugryźć, to warto byłoby się zastanowić nad tym, trochę ta kamera taka, warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby zweryfikować pewne swoje przekonania. Owszem, mówi się, że jakieś wyższe częstotliwości, niższe, podnoszenie, obniżanie wibracji. Każdy człowiek, owszem, to działa, to jest, ale też trzeba o tym pamiętać, że każdy jest na najlepszym dla siebie poziomie wibracyjnym. Jest sumą wibracyjną, która stanowi o nim i te wibracje sprawiają, że przez prawo przyciągania nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Otacza nas to, co mamy w sobie. Jak wibrujemy, to przyciągamy. To jest jakby taka fundamentalna sprawa, która jest niesamowita, kiedy możemy odkrywać swoje wnętrze przez to, co jest na zewnątrz. I każdy na swoim doskonałym poziomie. Nie ma tutaj lepszego, gorszego. Każdy na swojej świętej drodze odkrywania tego, kim jest. Bardzo warto o tym pamiętać. Nie jest ani gorszy, ani lepszy. Bo wszelkiego rodzaju właśnie takie podziały prowadzą do takiej drogi, do energii podziału, rozdzielenia. A w energii tej miłości, tej esencjonalnej, tej, która pochodzi z naszego centrum, z naszego źródła, nie ma rozdzielenia, nie ma podziału. Wszystko ma swój porządek i swoje miejsce w tym całej układance. I teraz tak, odnośnie tego podnoszenia wibracji. A to, co sobie zauważyłem, to jest tak, że owszem, można odżywiać się na przykład bardzo zdrowo. I niby przez to podnosić wibracje swojego ciała. Z mojego punktu widzenia, jeżeli to nie współgra z myślami, przekonaniami i emocjami, to choćbym 10 lat odżywiał się po wegańsku, to mogę się rozchorować bardzo poważnie. To nie działa. Podnoszenie wibracji, podnoszenie swojej częstotliwości związane jest właśnie z integracją ciała fizycznego, oczyszczenia go, bo wtedy ono może uzewnętrzniać to, co jest w naszych niefizycznych światach. Wtedy to narzędzie w postaci tego ciała fizycznego może być najsprawniejsze, najbardziej przepustowe. To tak w kontekście tych terapeutów i spotkań terapeutycznych ważne jest to, żeby właśnie no nie ma czegoś takiego. Dla mnie, bynajmniej to dla mnie, to jest moje doświadczenie, że i płynie czysta energia przez ciało, które jest pełne toksyn, pełne uzależnień, przywiązań i tak dalej. Nie ma wtedy płynięcia tej energii. Dla mnie. Owszem, ona płynie, ale jest zakłócona, jest zanieczyszczona. Tak odbieram to. Moje jakieś tam spojrzenie wynikające z tego, co doświadczyłem i doświadczam. Ale to taka dygresja. Kiedy ciało jest oczyszczone, to jest to taka otwarta brama do tego, żeby ten duch, te fizyczne nasze ciała, ta nasza esencja, jestestwo mogło się uzewnętrzniać w tym świecie fizycznym. Ale faktem jest to, że jesteśmy też w większym stopniu tą niefizyczną istotą. No i teraz element właśnie taki najbardziej, który jest dotykalny tutaj na tym chodzeniu po ziemi, to jest element związany z przekonaniami, czyli ten element mentalny i emocjami, które są ze sobą powiązane. I integracja tego, o czym mówię już w niejednym filmiku mówiłem, jest głównym powodem, głównym elementem związanym z tym, że się wibracje podnoszą. Że gdzieś tam zaczynamy inaczej wibrować. I to jest tak, że
ciało, oczyszczenie, dobra, to wiemy, możemy o tym dużo, 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 dużo mówić. Teraz kwestia przekonań. Zamienianie przekonań z tych ograniczających nas na te, które nas nie ograniczają, które pokazują nam, kim naprawdę jesteśmy, istotą nieograniczoną, to jest droga no, bardzo trudna. Bo jeżeli przez całe życie, tam nie wiem, 30-40 lat, funkcjonowałem na przykład w tym, że jedzenie jest potrzebne mi do życia, to jak zbudować przekonanie, które by mówiło mi, że mogę żyć bez jedzenia fizycznego? Każdy dzień mnie o tym przekonuje. Każdy dzień mnie o tym przekonuje i się uczę tego. To jest niesamowite i bardzo ważne dla mnie, że wzrastam w tym przekonaniu, kim jestem. No i tak to jest, że nie wstryknie się i nie zmieni się tych przekonań, tylko się nad nimi pracuje. Oczywiście można mieć dystans, większy dystans, ale ta struktura energetyczna, która została zbudowana przez nasze wychowanie, przez to funkcjonowanie w tym, że można żyć tylko i wyłącznie przez spożywanie jedzenia fizycznego, no ona musi osłabnąć, roztopić i potrzeba czasu na to, żeby to nastąpiło. Mówiąc o emocjach, oczywisty element jest taki, że jeżeli cokolwiek nas porusza wewnątrz, co się uzewnętrznia w ciele przez napięcie, to jest to właśnie nasz nauczyciel, który porusza te struny. I to pokazuje nam, żeby te rzeczy rozpuszczać, ukochiwać. Te wszystkie swoje cienie, nie odcinać się od nich, nie walczyć z nimi, ale właśnie przyjmować i integrować siebie w całości. Właśnie przez tą integrację no, wtedy przyzwalamy na to, żeby ten nasz duch, nasza esencja, to życie Boga w nas mogło się uzewnętrznić, rozświetlić. I wtedy się podnoszą wibracje. A co za tym idzie? To jest niesamowite, że oprócz tego, że gdzieś tam nie mają mnie się jakieś wirusy, jakieś w ogóle energetyczne, jakieś takie brudne zabiegi, jakieś takie brudy astralne, ja to mówię na to, jakby nie przyklejają się do mnie, do mojej aury. Każdy może sobie to sprawdzić, zobaczyć, jak tam umie i potrafi. No i to się dzieje. Gdzieś tam się to wszystko u mnie uzewnętrznia i niektórzy mówią, o jak on świeci, o jak on wibruje. No to takie dla ego mojego, to jest takie fajne stwierdzenie, wow, to ja świecę teraz niesamowicie, patrzcie, świecę, wow. To tak dla ego. A tak naprawdę gdzieś tam w swoim odczuciu siebie samego odczuwam siebie jako zwykłego, normalnego i nie ma jakiejś nie wiadomo czego, jakiejś ekstazy. Owszem, jestem coraz częściej na jakimś pewnym rodzaju haju. To już jest kwestia pracy moich hormonów i szyszynki i kundalini. Tak, jestem na haju. Tak jakbym się naćpał. I coraz częściej mi się to pojawia. Ale to już jakby na inny filmek temat. Faktem jest to, że czuję wszystko jako coś normalnego. To, że komuś tam wibruje, że z kimś się tam przytulam i nagle się mu robi gorąco, czy zaczyna się mu tam coś trzęść w ciele, czy po prostu ktoś tam widzi jakimś swoim wzrokiem, że świecę. Prosto podchodzę do rzeczy, praktycznie. Nie wiem, o czym oni mówią. Fajnie to brzmi w tym całym świecie ezoterycznym. Ktoś tam mi sprawdził wibracje, energię wahadełkiem, taka cudowna istota. No i kurczę, gdzieś tam wyszedłem poza jakąś skalę. Nie, fajnie to brzmi, ale to wszystko, te miary to są dla ego. Najważniejsze, co sprowadza do takiego bycia w sobie i jestem sobą. Jestem sobą i po prostu nie czuję jakiejś takiej nadzwyczajności. Cieszę się każdym spojrzeniem, każdym spotkaniem, każdym dźwiękiem. To wszystko się tak cudownie integruje, że cały świat jest po prostu niezwykły. Świat, który jest odbiciem mojego wnętrza. Im bardziej to wnętrze jest zintegrowane, spokojne, więc taniec trwa. I wtedy, czy chcę zatańczyć taki taniec, czy taki, czy takim kolorem pomalować
dzisiejszy czas, czy takim, czy taki kształt wybrać, czy taki. To jest zabawa. Ale też mam też świadomość, że wraz z podnoszeniem się wibracji w moim życiu coraz bardziej nie dotykają mnie te wpływy takiej świadomości, jak to się mówi, świadomość taka grupowa. Są te różne egregory, różne myślokształty, które są zbudowane przez, nie wiem, setki, dziesiątki, czy tam tysiące, miliony ludzi na jakiś temat i coraz bardziej od tego się odklejam. Jakby to na mnie nie ma wpływu. Te wszystkie macki przywiązań, macki wypływające z Matrixa, one nie mają nade mną mocy. Słabną. Już jest tego coraz mniej. Są to takie subtelności. To jest w kontekście właśnie tego, co dociera przez wzrok, przez słuch, przez jedzenie, przez ogólne wpływy. No oczywiście żyjemy w systemie i to jakoś potrzeba zrównoważyć, ale nie ma takiego obciążenia wewnętrznego, które by mi sprawiało dyskomfort. To jest taka kolejna ciekawa sprawa, doświadczenie, gdzie wraz z podnoszeniem wibracji i ta aura, ta energia, którą gdzieś mi towarzyszy, ona sprawia, że wyzwalam się bardziej w tym takim pobywaniu w miłości. Pobywaniu takim naprawdę. No dobra. No tak. No to sobie też pogadałem, ja lubię gadać, ale to już z tym gadaniem to już tak mówiłem o tym, że lubię. A najbardziej lubię, kiedy spotykam się i sobie siadamy, czy stoimy, patrzymy sobie w oczy i po prostu jesteśmy. Wtedy już słów nie potrzeba. A może dla jakiegoś takiego tanecznego rytmu wziąć bęben i wspólnie zagrać. A wtedy wibracja fajnie się podnosi. Wtedy wpłynie fajna melodia, która wyzwala w nas to, co jest naturalne, co jest najgłębsze, co jest takie rdzenne w nas. Tego wam życzę, tego tańca. Dzisiaj, jutro, pojutrze, w każdej chwili. Tańca. I uśmiechajmy się do wszystkiego, co jest wokół nas. Kochajmy, bo to jest takie wow. Praktyczniejsze. Po prostu patrząc na to tak praktycznie, to jest naprawdę fajniejsze. Opłaca się kochać, niż nienawidzieć.